Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będą obfite próby, czy też arena prób, jeżeli chodzi o Eyes All Gona. Także będę robił je w ciemno, poza dwoma walkami. Tak to nie wiem, jakie są formacje, nigdzie nie ściągałem. Mam nadzieję, że będą tutaj jakieś połączenia z Albedo, bo te postacie bardzo fajnie działają razem. Ale żeby już nie przedłużać, jedziemy. Zrobimy sobie to po prostu na zwierzę ludzi i jedną leśną istotę. No i oczywiście Ainza. Także fajnie się robi takie próby postaciami z anime, no bo mimo wszystko takie postacie są troszkę bardziej rozpoznawalne. Nie mogę się doczekać w sumie Albedo. No tutaj Ainz zrobił największe wrażenia, co jest nieczęstym widokiem, jeżeli chodzi o obfite próby i nową postać. Tutaj zrobimy to dokładnie tym samym. Myślę, że jak Tidus wskoczy w Gwyneth i trochę jej tam poprzeszkadza. Chyba nawet nie musiał i tak tutaj bez problemu żadnego, absolutnie. Przede wszystkim fajny jest bardzo efekt tej zdolności Ultimate Eyes All Gona. No i szkoda, że nie ma od razu, bez inkantowania. No ale na to niestety musimy troszkę poczekać, także zrobimy czymś może takim. Chociaż nie wiem, czy to zadziała. Z Odenem może być tutaj mały problem, ale zobaczymy. Chociaż widzę, że bez żadnego problemu nawet. Tylko tam sterile trzeba było poświęcić. Nie będę patrzył przy każdym przypadku obrażeń, tylko co jakiś czas. Eyes All Gone Zero zrobił. Gwyneth tutaj zdecydowanie wykierowała. Po prostu nowa postać, to co jakiś czas lubię sobie spojrzeć, jak ona sobie radzi. Także jedziemy dalej. Nic tak naprawdę zmieniać teoretycznie, przynajmniej nie musimy. Także zobaczymy, jak to wyjdzie taką samą drużyną i takim samym ustawieniem. I widzę, że pójdzie całkiem nieźle, chociaż ten Daemon się odpalił, to jest niebezpieczne. No i Satrana też się odpaliła, tak przy okazji. Dobra, troszkę zmienimy. Może damy na przykład Artura, żeby była większa przeżywalność. On powinien troszkę dłużej przynajmniej wytrzymać, przynajmniej taką mam nadzieję. Gwyneth nam tutaj zultuje. No i Ainz. Liczymy na jakieś potężne obrażenie. Zobaczcie w ogóle efekty praktycznie na cały ekran. No ale to Gwyneth jest tą postacią, która tutaj bryluje, a nie Ainz. Co ciekawe. Dobra, lecimy dalej tutaj. Tutaj jest jeszcze jedna walka. Idzie dosyć sprawnie, trzeba przyznać. Znowu nic nie musimy przynajmniej w teorii zmieniać. Mamy tutaj tego Kazarda przybrzydłego. Ewentualnie możemy go zamknąć Fawkesem, jeżeli to jego będzie wybierał do trumny. Ale na razie nic nie zmieniamy, zobaczymy jak pójdzie. No, liczyłem tutaj na większą interakcję z Albedo. No może u Albedo tak będzie. Skoro nie tutaj. Także zbieramy diamenciki, lecimy dalej, tam znowu jest Kazard. Także przydałaby się formacja z Tidusem mimo wszystko. Także jest kompletnie... Nie, to nie jest nowa, więc w sumie czemu mi nie zapisało? Dobra, mniejsza o to. Także Tidus leci w Kazarda. I bardzo ładnie mu się to udało. No tylko, że jednak wybrał cel na dole. Ale Ainz w połączeniu z Safiją, jak te dwie postacie trzasną swoje ulty, to powinny siać zniszczenia, ale no, nie w tym przypadku, jak widać. Także to nie jest ta drużyna. No to trzeba coś zamienić, nie? Może dajmy Warek? W sumie dlaczego nie? Zamienimy jeszcze tak i zobaczymy, jak pójdzie. Którego przerzuci? Żadnego. No. Myślę, że uczciwa oferta. No tylko, że ten Kazard się odpala i to jest bardzo brzydkie. Co prawda zginął, ale dalej jeszcze będzie mi uprzykrzał życie Ultimate'em. Zobaczcie, nawet jak zginie, to przeszkadza strasznie. No, Safia, załadujesz tą ultę? Załadujesz, ale nic nie zrobisz. Dobra, można i tak. Czyli trzeba troszkę jednak pozmieniać, nie? No nie wiem, może za Lykę dajmy Numisu na przykład. Niech się chłopak wykaże.
też jakiś tam bonusik wpadnie do frakcji. No Lucius dosłownie, no zobaczcie co to było. Dosłownie zabrakło jednego ciosu, żeby go tutaj pozamiatać i wtedy nie rzuciłby tarczy. Ale się udało, więc jest ok. Walka trwała troszkę dłużej, więc Ainz zrobił no dosyć spore obrażenia, trzeba przyznać. Czyli jeżeli jest ten taki efekt, nie na cały ekran, ale no jest ewidentnie widoczny, to znaczy, że umiejętność The Goal of All Life is Dead się aktywuje. Czyli to jest ta umiejętność, która zabiera obrażenia, zabiera życie procentowo i stunuje wszystkich przeciwników, więc to jest taki kluczowy moment w każdej walce. Przynajmniej tego się spodziewam, że to będzie tak fajnie działało. No pytanie, czy Thorn nie jest w stanie tutaj pozamiatać, ok. No idzie dosyć sprawnie, trzeba przyznać. Zazwyczaj z tymi łapami na arenach prób był większy problem. To oznacza, że Heinz może będzie dobry. Areny prób, a rzeczywistość to jest jednak całkowicie inna sprawa. Bo progres na kampanii jednak jest dużo trudniejszy. No żadnego połączenia z Albedo nie ma naprawdę. No spodziewałem się mimo wszystko jakiegokolwiek połączenia. Zobaczymy, czy będę mógł go przyciągnąć, tego Jerona z Lyką. Czy będę szybszy? Będę szybszy. Co prawda tamta nara mnie przyciągnęła Ainza, ale nie powinien zginąć tak szybko przynajmniej. No bardzo ładnie, trzeba przyznać. On rzuca domyślnie tego stuna po 24 sekundach, jeżeli się nie mylę. Dobra, no nic nie będziemy zmieniali. Tutaj w sumie nara nie jest aż tak potrzebna. Także dajmy może Florę i zobaczymy jak to pójdzie. Chociaż może będzie potrzebna. Zaraz się okaże zresztą. Walka jest no, niekoniecznie wyrównana, w ogóle niewyrównana. Ok. Także troszkę może pozmieniajmy. Tutaj dajmy sobie na przykład Hendrika, tutaj dajmy sobie na przykład Ferela. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno teraz powinno być troszkę więcej obrażeń. Troszkę też zabierania energii. Tutaj mamy kastowanie ulty, no i zobaczymy, no chyba nie starczy. Także jest problem z niektórymi walkami. Jednak. Także zobaczymy jeszcze inaczej. No na przykład tak, żeby tą Tassie chwilowo wykluczyć z wygnania. Bardzo często robiłem tak na kampanii, że na przykład łapałem Tassie albo wbijałem się w nią Matalią, żeby właśnie nie było wygnania od razu tego pierwszego, co skutkowało bardzo często wygraną walką. Jak widać teraz też, więc to chyba działa. No i Daemon tutaj króluje w tym przypadku. Także lecimy dalej. Jeszcze z tego co widzę, trzy walki zostały. Tutaj są dwie postacie premium. Dobra, nic nie będziemy zmieniali. Ewentualnie Ferala tutaj ustawimy i tak zrobimy. Safię trzeba wyciągnąć. Ferael sobie tam z tą Atalią przez pewien czas na pewno poradzi. Safia ginie, więc jest ok. Tutaj jest ok. Zdecydowanie te czary Ainza zadziałają. Ten stun przede wszystkim jest taki kluczowy dosyć. I później dzięki temu stunowi, bardzo często jest tak, że na przykład jak on rzuci tego stuna już, to w tym czasie ma naładowaną ultę. I teraz sobie wyobraźcie, co będzie. Tutaj znowu jest to samo. Skriata wyciągniemy. No powiedzmy, że jest ok. Jeżeli on to fajnie zgra, czyli rzuci tego stuna i obrażenia obszarowe, procentowe i już do tego momentu będzie miał naładowaną swojego ultimate'a i trzaśnie po raz drugi, to po prostu może siać dosłownie zniszczenie na tym polu bitwy. No jednak potrzebuje postaci, żeby go obroniła, nie? Dobra, tutaj coś poszło nie tak zdecydowanie. Nie mogłem zobaczyć obrażenia. Kto tutaj najwięcej mi przeszkadza. No dobra, to może przy następnej okazji zobaczymy.
No, a nic posprzątał zdecydowanie. Masakra, co ten chłop tutaj wyprawia czasami. No i aha, i przede wszystkim nie ukazał się film odnośnie pojazdu na twórców, że tak powiem. Nagrałem go, ale dosłownie parę godzin później okazało się, że jednak poszli po rozum do głowy i zmienili trochę, zwiększyli limity, jeżeli chodzi o inne rzeczy. Czyli co tutaj mam na myśli? Mam na myśli to, że będzie można dawać na te postacie na przykład więcej monet gladiatorów i innych surowców, nie tylko będzie to polegało na żetonach labiryntu, czyli bardzo fajnie, że się opamiętali jednak. Także mamy ostatnią walkę. No i ta walka będzie problematyczna, bo już to widzę. Niestety. Spróbujemy takim, powiedzmy, że połączeniem. Zobaczymy, może ta Tassie odpali ultę. No Tassie też teoretycznie powinna fajnie z Ainzem działać. Oczywiście jeżeli ten Ainz przeżyje. To jest warunek. Bo ona uśpi, w tym czasie troszkę czasu minie. Ainz podładuje sobie energię. Więc to może być bardzo fajne połączenie. Jeszcze z Albedo, która będzie broniła go. Tylko jak widać nie zawsze to się sprawdza. Trzeba jednak pokombinować. Anokiego wyrzucimy, dajmy Tedusa. No jeszcze na koniec jednak mam malutkie problemy. No Safia się troszkę tutaj nie sprawdza, jakby nie patrzeć. Ainz tutaj bardzo mocno trzasnął, tylko to chyba nie wystarczy. No niestety nie. Także Safia się tutaj aż tak nie sprawdza. Także może zamienimy ją na Numisu. Może trochę poprzeszkadza, może rzuci totem, gdzie trzeba. W sumie, mając takiego Ainza, zawalczymy troszkę o czas też, nie? Jakby nie patrzeć. No ale nie. I to się nie sprawdziło. No dobra, trzeba inaczej pokombinować. Może dajmy Wareka? Czemu nie? Dajmy mu szansę. Nie sądzę, żeby to była ta postać, której tutaj mi potrzeba, ale... No zdecydowanie się tutaj bardzo brzydkie rzeczy dzieją. I to nie tak powinno wyglądać, to nie tak miało być. Spróbujemy jeszcze raz na czterech zwierzę ludzi, jednak troszkę innym połączeniem. Chociaż mam wrażenie, że za bardzo stawiam właśnie na tą Safię. Nie w każdym przypadku jest ona jakoś super mocna. No ale dobra, może z Lyką. Także jak widać, ja też mam problemy. No i mimo wszystko, że film jest troszkę przedłużany, to przynajmniej widzicie moje problemy też. To nie jest tak, że ja wszystko robię bez problemu. Także dobra, no nie będę przedłużał. Spróbuję sobie jakąś drużynę wymyśleć i zaraz widzimy się po małej przerwie. No dobra, trochę się namęczyłem, ale w końcu powiedzmy, że udało się to zrobić. Co prawda na farcie, ale mniej więcej coś takiego. Ewentualnie można sobie pozamieniać Anokiego z Tidusem. Warek u góry, przede wszystkim po to, żeby właśnie zamienić go Skelturem. Ainz zakastuje tutaj niedługo ultę i powinno być pozamiatane. Proszę bardzo. Także mniej więcej tak ta walka wygląda. Nie wiem, czy komukolwiek uda się przy niej zrobić tak, żeby cała piątka przeżyła. No mi się to nie udało. W najlepszym wypadku przeżywały dwie postacie. No i tak jak mówię, Anokiego z Tidusem można ewentualnie pozamieniać. Ewentualnie za Safię Numisu też może odnieść jakiś skutek. Także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam on pomoże chociaż trochę. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.